to będziemy zaczynać. Powstańmy. Ewangelia świętego Jana, 3 rozdział od 13 do końca. O miłości braterskiej. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żadny zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Kto zaś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dziadki, miłujemy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca. Że jeśli by oskarżało na nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i On wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Amen. Amen. Dajmy chwałę Panu Bogu za nasze modlitwa i pieśnia. I jak to powiedzieć? Niech nasze pieśni będą też naszymi modlitwami, naszym wyznaniem, uwielbieniem Pana. Zobacz, jak dobry jest Pan. Szukasz, On ma pewno powie w radzie.
Thank you.
Dostajesz.
zasłużyłaś, bo nie zasłużyłam na ten bukiet kwiatów za to, że zbroiłam. Ale to było dla mnie miło, to było dla mnie uwalniające, że to jest tylko materia. To jest tylko materia, co mi oznacza, że trzeba to psuć i to niszczyć i nie dbać. Ja nie chciałam, nie miałam złych intencji, ja miałam dobre intencje. Więc to nie była moja psota, że a ty męże, ci kopnę twój samochód, bo właśnie, tak? Tylko moją intencją było coś dobrego, no chciałam pojechać, no nie udało się. Ale cudownie jest spotkać na swojej drodze ludzi, którzy znają tatę tego w niebie, który przez ofiarę Jezusa Chrystusa daje nam takie możliwości, że nam wybacza, że nas przytula pomimo wszystko. I to można powiedzieć, że możemy być wtedy zaskoczeni łaską. Jakie dobre rzeczy daje Bóg złym ludziom. Daje dobre rzeczy. Moja córka kiedyś, ta, której teraz akurat tu nie ma, będzie po południu, zadała mi pytanie: mamo, czy Bóg może dać swojej osobie dobrą rzecz? Ja mówię, tak, Bóg tak jest. On mówi, bo ja chyba tak mam, że tak właśnie coś takiego dostałam. I to jest cudowne. To jest cudowne. Zły człowiek, który na coś nie zasłużył, dostał od swojego ojca. I może się cieszyć i po prostu być szczęśliwy, że dostaje coś cudownego, cudowny prezent. A w naszym przypadku, jako wierzących, to my mamy zbawienie w Jezusie. Alleluja. I to jest najwspanialsze. Amen. A teraz czas na najlepsze. Widzisz, gdybyś był młodszy, to byś tam, tak będziesz się. Mamy takie najmniejsze spośród siebie i te najmniejsze Pan Jezus brał i błogosławił. To jak my możemy zrobić inaczej? No chodźcie tu. Panie Jezu, wyciągnijmy nasze ręce w ich kierunku. Panie Jezu, błogosławimy te najmniejsze spośród nas w Twoim cudownym imieniu. I prosimy, aby mogły poznawać Twoje Słowo i wzrastać w Nim dla chwały Twojego imienia, dla chwały imienia Jezus. Amen. Amen. Chodźcie, dzieciaki. Aha, a ta najmniejsza Marysia, tak dla niewtajemniczonych powiem, to jest moja wnuczka, właśnie ma dzisiaj urodziny. Wiecie co? To może cześć. Tych wnuczków moich się tutaj narobiło teraz. To mam prośbę. Może powstańmy i w takim układzie, ona tam na odległość, tak online, ale może być błogosławiona. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Marysię, za to, że właśnie ma urodziny i dziękujemy Ci, że jest z nami na świecie już od 3 lat. Amen! Okej, okay. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Dostojące, być może. To będzie taka pieśń, wyobraźcie sobie, oddająca chwałę Panu Bogu. Thank you.
Wyobraźcie sobie, że odwiedziła nas